Cześć, witam Was w parku linowym Zgierzu. Testujemy teraz trasę czerwoną, najtrudniejszą. Zobaczymy, co z niej wyniknie. W pierwszej kolejności zaczynamy od drabinki. Najwyższy punkt tutaj będziemy mieć 11 metrów, więc wysokość jest naprawdę spora. A żeby wejść na tą trasę, no musimy mieć 1,60 m. No niestety, tutaj asekuracja jest na wysokim poziomie, więc do tego trzeba się dostosować. Dobra, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Miałem informację, że to jest bardzo ciężka trasa, więc zobaczymy. Hop. Dobra, to lecimy. W pierwszej kolejności będziemy mieć trapezy. No to go. Trapezy lubię. Jak na taką trasę jest rozgrzewkowo. Dla niektórych może być problem, bo są dość daleko odstają. Trzeba się leciutko bujnąć do przodu. Ja się czuję jak na ziemi na nich. Bardzo je lubię. Okej. Kolejny birmański. Hop. Dobra. No to mamy birmański. Dobra, nie oszukamy. Myślałem, że co dwa sobie przeskoczymy. Nie będzie tak łatwo. No dobrze. To co jeden. Będziemy sobie stawać. Najpierw stajemy. Ręka, ręka. I lecimy do przodu. Wysokość jest naprawdę ekstra. Widać, że potężne drzewa tu są. Bardzo to dobrze trzymają. Więc jest spoko. Dobra. Teraz będziemy mieć złośliwe belki. Czyli zaczyna się nasza trudność. I tak miało być. Dobra. To są te złośliwe. O, co nie będzie prosto. Hop. Najlepiej dla dorosłego, tak? Stawiać sobie na środku. Po prostu przechodzić na następną, żeby nie rozbujać tych kłód. Hop. Stabilizujemy sobie ręką. Hop. Dobra. Jest. Zaliczone. Och. Złośliwie dają powalić. Teraz będziemy mieć tyrolkę. Oczywiście tutaj mamy bloczek. On jest pusty, więc tutaj karabinki dajemy z tyłu i tylko trzymamy się bloczka. No to jedziemy. Nogi do góry i chwytamy się. W pierwszej kolejności oczywiście karabinki przestawiamy i dopiero bloczek możemy ściągnąć. Tak jest. No to ruszamy. Dalej pionowe linki. Dobrze. O, mamy pajęczynę. Mało odważnych tu jest. Czyli w niedzielę jestem pierwszy. Dobra. Jak zawsze testuję Wam, pokazuję Wam, jak wyglądają te trasy. Czy są ciężkie, czy lekkie. Inne trasy oczywiście macie w opisie, na dole pod filmikiem. Możecie sobie sprawdzić wszystkie trasy, które tu przetestowałem. I teraz będziemy mieć kładkę. Duża, szeroka, więc z mniejszymi nogami tu będzie trzeba przeskakiwać. Ale daliśmy radę. Zaczyna się. Dobra, złośliwe pętelki.
No to lecimy. Nie mamy wyboru. Zasada ta sama co z belkami. Po prostu pierwszy sobie nogę wkładam. To ułatwia, stabilizuje jakby linkę. Tak. 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 I dopiero przeskakuję. Hop. 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 O-o. No. Tylnia noga się zaplątała. Od czasu do czasu zdarza się, tak? Hop. Hop. Yes. Fuu. Zaczyna się kolejny pogrom. Szczemiona. Nie będzie łatwo. Dobrze. No to lecimy. Nie warto tracić czasu. Wysoko. No właśnie. Ze szczemionami o tyle jest problem, że nogę ciężko włożyć. Tu są szerokie, więc o tyle łatwiej. Dwie nogi można. Plastiki śliskie. Oj, oj, oj. O, to wykańcza. No ładnie. Widzę, jaka trudność tu jest. O, to są plastikowe szczemiona. Jak się włoży buta, to niekiedy... Dobra. Z tym będzie problem. Dobra. Na wszelki wypadek założę sobie bloczek. Już się raz tak załatwiłem. Dobra, ręce już bolą. Dobra. No to lecimy. Tak. Niezłe. To było na wszelki wypadek. Gdyby czasami nie dał rady. Dobra, ale zaliczone. Teraz będzie koala. Z tego co widzę. Więc odplążmy sobie bloczek. Karabinki oczywiście za. Dobra. I teraz. Taka tyrolka. Dobra. Karabinki. Dobra. I teraz co? Oj, oj. Widzę. Trudno będzie. Teraz kładka. To jest prościutkie. Naprawdę proste. A tutaj zacznie się hardcore. Wisienki. Odplączmy sobie tą. Dobra, jest odplątane. Na wszelki wypadek, jeśli nie macie sił, warto. Bo jak spadniecie tutaj, no to będzie problem. Zwłaszcza, że musimy naskakiwać dwoma nogami naraz i przeskakiwać na kolejną wisienkę. No to zaczynamy. Hop. Auciu. Dobra. Hop. 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 Hop.
To było ciężkie. Jestem wykończony. To już 8 moja trasa w tym dniu. Dobra. Teraz Traveler Sun czeka. No to lecimy. Wysoko. Nogi prostujemy. I jak najdalej. No pięknie. Dawno nie miałem takiej trasy. Tyrolka. O, coś przyjemnego. To przyjemność zjeżdżać. Chwilka odsapnięcia i lecimy. Ale trasa jest wymagająca. Jedziemy. Zaliczone. Dobra, jeszcze tylko ścianka z sieci. Wpinamy się do asekuracji samohamownej. Na szczęście nie musimy się przepinać. Jakby tu jeszcze się przepinać, to po prostu mankament. Dobra. Teraz tylko w dół. No, lajkujcie, subskrybujcie. Jeszcze po całej Polsce pokazuję wam, co można natrafić. A to była dość hardkorowa trasa. Dobra, wielkie dzięki. Na razie, hej.